Święta Rita z Kaszci, specjalistka od najtrudniejszych spraw. Całe życie Świętej Rity 1381-1457, żony, matki, wdowy i zakonnicy, owiane jest nimbem cudowności. Włoszka, która w życiu pełnym cierpień i pokorzeń, nie zatraciła nigdy wiary i ufności w miłość, dobroć i sprawiedliwość Boga uznawana jest dziś za szczególnie skuteczną orędowniczkę w sprawach uznawanych za najtrudniejsze, a w ludzkich oczach uchodzących wręcz za beznadziejne. Jan Paweł II nazwał ją ekspertem od cierpienia, dobrze rozumiejącą boleści ludzkiego serca. Rita, czyli Margerita Lotti, urodziła się w rodzinie Amaty Ferri i Antoniego Lotti, Szanowanych małżonków z roka Porena w Umbrii, środkowe Włochy, którzy od dwunastu lat starali się o dziecko. Kiedy państwo loty zaczęli już tracić nadzieję, Amata usłyszała głos z nieba zapewniający ją, że urodzi dziewczynkę i nakazujący, żeby na cześć świętej Małgorzaty, Margerity, nadała jej imię Rita. I tak się stało. Legenda głosi, że pewnego dnia, gdy rodzice pracowali w polu, maleńka Rita leżała w koszyku, a nad nią unosił się rój pszczół. Owady siadły na dziecku, wchodziły mu do ust. Dostrzegł to pewien żniwiarz i choć przed chwilą dotkliwie zranił się w rękę, zaczął odpędzać nią pszczoły. Wówczas jego rana w przedziwny sposób nagle się zagoiła. Choć pobożna i rozmodlona dziewczyna odczuwała powołanie do zakonu, Uległa woli rodziców wychodząc za mąż. Owocem związku z kochającym ją Paolo di Ferdinando Di Mancino było dwóch synów. Po narodzinach dzieci, ujęty jej zachowaniem niezbyt pobożny i odpowiedzialny mąż zmienił się na lepsze. Szczęście nie trwało jednak długo, bowiem na skutek waśni między rodami mąż Rity został ciężko ranny i pojednany z ludźmi i Bogiem zmarł. Synowie zgodnie z obyczajem wendety poprzysięgli zemstę. Rita zaczęła się wówczas modlić, by nie wpadli w spiralę nienawiści, nie popełnili śmiertelnego grzechu i przebaczyli zabójcom ojca. Jej modlitwa została wysłuchana, choć w nieoczekiwany i bolesny sposób. Kilka miesięcy po śmierci ojca synowie Rity zachorowali i zmarli a tuż przed śmiercią przebaczyli mordercom. Po śmierci męża i synów około 36-letnia Rita próbowała wstąpić do klasztoru sióstr Augustianek w pobliskiej kaści. Przełożona nie chciała jej jednak przyjąć. Ricie pomogli wtedy jej święci patronowie. Pewnego dnia objawili się jej święty Jan Chrzciciel, święty Augustyn i święty, a wtedy jeszcze błogosławiony, Mikołaj Stolentino. I w cudowny sposób, mimo zamkniętych drzwi, wprowadzili ją do wnętrza klasztoru. Pozwolono jej wówczas zostać. W zakonie celująco zdała egzamin z posłuszeństwa i pokory. Jedną z prób było to, że dwa razy dziennie, na polecenie przełożonej, miała podlewać suchy patyk. Choć współsiostry były przekonane, że to syzyfowa praca, po latach podlewania patyk przekształci się w dorodną winorośl. Uznano to za cud. Jako zakonnica, Rita oddawała się życiu modlitewnemu, ascezie, surowym praktykom pokutnym, ofiarnie pomagała potrzebującym pomocy, chorym i biedakom. Idąc w ślady swoich rodziców, była rozjemczynią dla zwaśnionych. Doświadczała ekstaz i, ponoć, przez pewien czas żywiła się samą Eucharystią. Pewnego dnia. Być może było to w roku 1432. Klęcząc przed krucyfiksem i rozważając mękę pańską, prosiła Boga, by choć w niewielkiej mierze mogła w niej uczestniczyć. Bóg spełnił jej życzenie. Jeden z gipsowych kolców korony cierniowej, oplatającej głowę Chrystusa, oderwał się nagle i wbił głęboko w jej czoło. Utworzona w ten sposób rana swoisty znak stygmat. Wydzielała cuchnący odór i Rita musiała odtąd pozostawać w odosobnieniu. Na jej żarliwą, modlitewną prośbę rana zagoiła się na krótko, choć nie zniknął towarzyszący jej ból. By razem z innymi augustiankami mogła udać się na pielgrzymkę do Rzymu. Być może na kanonizację Mikołaja Stolentino w 1446 roku lub na obchody Roku Świętego, Cztery lata później. Rita już za życia uważana była za osobę świętą. Proszono ją o wstawiennictwo u Boga i modlitewną pomoc. Dzięki jej modlitwom Pan Bóg przywrócił zdrowie sparaliżowanej dziewczynce i wyzwolił kobietę opętaną przez szatana. Spektakularny cud wydarzył się także tuż przed jej śmiercią. Leżąc na łożu śmierci, Rita poprosiła wtedy swoją kuzynkę o przyniesienie róży i fig ze swojego dawnego ogrodu w roka Chociaż był środek zimy i prośba ta wydawała się niemożliwymi do spełnienia chorobowymi majakami, kuzynka udała się we wskazane miejsce i znalazła tam pod śniegiem zarówno piękną czerwoną różę, jak i figi. Rita uznała to za znak od Boga, że jej modlitwy zostały wysłuchane, że jej zabity mąż i dwoje dzieci, które zmarły jedno po drugim, zostali przyjęci przez Boga do nieba. Rita zmarła w nocy z 21 na 22 maja 1457 roku. Tuż po śmierci rana na jej czole zasklepiła się, a jej ciało zaczęło wydzielać przyjemną woń. Z powodu intensywnego kultu ciało Rity nigdy nie spoczęło w grobie, ale przygotowano dla niego specjalną skrzynię, trumnę. Jej wykonania podjął się niejaki Cecco Barbaro, po tym jak, za przyczyną Rity, przybywszy do jej spoczywającego na marach ciała, odzyskał utraconą władzę w chorych rękach. Uzdrowienie ręki było również pierwszym z kilku cudów, które wydarzyły się już w dniu śmierci Augustianki. Doznała go płacząca przy jej martwym ciele kuzynka. Trzy dni później, 25 maja, wydarzył się również jeden z najbardziej niezwykłych cudów. Odzyskanie wzroku przez niewidomego Batistę D'Angelo z Kol Giacone, dziś Colle Giacone. Równie niezwykłe było doznane 8 czerwca 1457 roku uzdrowienie Luci di Sante z Castello di San Maria, dziś Castel Santa Maria w Norci. Kobieta ta, całkowicie ślepa na jedno oko przez okres 15 lat, mająca drugie oko zaćmione, tak że ledwie widziała odrobinę światła, została zaprowadzona za rękę przed ciało błogosławionej rity. Gdzie przebywając przez 15 dni i zanosząc modlitwy, w końcu doznała uzdrowienia na jednym i drugim oku. Po czym ze łzami i wzdychaniem złożyła podziękowanie Bożemu Majestatowi. Do 8 czerwca 1457 roku wydarzyć się miało jedenaście podobnych, oficjalnie zaprotokołowanych uzdrowień. Notariusz Domenico Angeli z Kaści. Odnotował je w sporządzanej z inspiracji władz kaści księdze zwanej Codex Miraculorum. Do 1567 roku, kiedy zakończono jej spisywanie, znalazły się tam krótkie urzędowe notki dotyczące 40 cudów. Z czasem nadzwyczajnych uzdrowień i innych łask wydarzyło się znacznie więcej. Można domniemywać, że oficjalnie spisano jedynie niewielką ich część. Za przyczyną Rity... Jak podawał wydanej w 1610 roku biografii rity ojciec Augustyn Kawalucci, który podał spis 46 cudów, zdrowie i władzę zmysłów odzyskiwali ciężko chorzy, niewidomi, głusi i niemi, cierpiący na skutek trudno gojących się, uważanych za nieuleczalne, ran i wrzodów, złamań i krwotoków, kulawi i sparaliżowani. Uwolnień doznawali opętani przez złego ducha, a cudownego ratunku ludzie zagrożeni nagłą śmiercią na skutek nieszczęśliwych zdarzeń. Wiele osób doświadczało również cudów natury duchowej. Jeden z najdziwniejszych cudów opisanych w aktach beatyfikacyjnych wydarzył się około 1510 roku. Pewien szlachcic, Franciszek z Monferato, chorował na gardło. Dokładnie nie wiadomo, co w jego gardle tak naprawdę było. Wrzody złośliwy rak lub jakaś zgangrenowana tkanka. Ale od pięciu lat mężczyzna nie wstawał już z łóżka. Pewnej nocy Chory zobaczył we śnie jakąś zakonnicę z raną na czole. Franciszek nie potraktował tego snu zbyt poważnie i nie przejął się tą wizją. Doznał wtedy drugiej, a potem trzeciej wizji. Za trzecim razem zakonnica ujawniła mu swoje imię i miasteczko, z którego pochodziła, zachęcając, aby udał się tam, by odwiedzić jej grób. A następnie, uśmiechając się, dotknęła ręką gardła mężczyzny. Rankiem okazało się, że choroba minęła. Po wstaniu z łóżka mężczyzna postanowił udać się wtedy we wskazane miejsce z pielgrzymką do ciała świętej zakonnicy. Nie wiedział jednak... Ani kim jest owarita, ani gdzie leży Kaścia. Najpierw dotarł do Sieny, a słysząc zmiankę o znajdującym się w pobliżu tego miasta, słynącym z łaźni San Kaściano, sądził, że dotarł do celu podróży. Uświadomiwszy sobie jednak, że tak nie jest, wyruszył dalej. Dotarwszy do Rzymu w jednej z gospód spotkał wieśniaków z Nursi, którzy wskazali mu właściwą drogę do Kaści. Tam mężczyzna złożył hojny datek w postaci skrzyni pełnej srebrnych monet, w podzięce za cud odprawił dziękczynną procesję i wysłuchał kazania wygłoszonego przez franciszkanina lodowika z kaszci. Chociaż cudów było wiele, od prywatnej czci do uznania rity za błogosławioną minęło jednak ponad 170 lat. W tym celu 20 października 1626 roku do klasztoru przybyła delegacja złożona z apostolskiego protornotariusza i notariuszy. Ich zadaniem były oględziny grobu. Przy trumnie z skrzyni, w której leżało ciało Rity, znaleźli mnóstwo lamp i świec wotywnych oraz innych wotów wykonanych z drewna, srebra i wosku. Z wiszących wtedy na ścianie 216 obrazków wotywnych notariuszom udało się odczytać i spisać kolejnych 108 łask. Biorąc pod uwagę kult i wszystkie wspomniane cuda, w 1628 roku, ponad 170 lat po śmierci Rity, Urban VIII uznał ją błogosławioną. W 1737 roku podjęto starania o kanonizację błogosławionej Rity. Ale na skutek wielu różnych niekorzystnych okoliczności, dopiero w 1896 roku udało się uzyskać dekret o heroiczności cnót, a trzy lata później zatwierdzenie trzech koniecznych do kanonizacji cudów. Rita została ogłoszona świętą przez Leona XIII 24 maja 1900 roku. Za pierwszy cud uznano bardzo przyjemną woń, emanującą nieprzerwanie z martwego. Doskonale zachowanego ciała Rity. Zapach ten, potwierdzony przez tradycję i bardzo wielu świadków, który pojawił się tuż po śmierci Augustianki, występował niezależnie od tego, czy trumna skrzynia, w której spoczywała, była otwarta czy zamknięta. Co więcej, Ojciec Cavallucci już w 1610 roku pisał, że jak zauważono, zapach ten był silniejszy i bardziej wyczuwalny za każdym razem, gdy nasz Pan, Jezus Chrystus, udziela jakiejś łaski za wstawiennictwem błogosławionej Rity. A o doznaniu takiej łaski świadczyły zwykle przynoszone kilka dni później wota. Po przeprowadzeniu stosownych badań uznano, że nie da się wskazać żadnej naturalnej przyczyny istnienia tego zapachu. A co więcej, jego rozprzestrzenianie się wykracza poza zwykłe prawa natury. Drugi zatwierdzony cud dotyczył Elizabety Bergamini. Z powodu ospy dziewczynce groziła całkowita utrata wzroku, ale lekarze stwierdzili, że jej stan jest zbyt poważny, aby mogli zaryzykować przeprowadzenie operacji. Rodzice dziecka udali się wtedy do kaści, by błagać błogosławioną Ritę o zapobieżenie ślepocie córki. Po przybyciu do klasztoru dziewczynka na cześć świętej Rity odziana została w specjalny wotywny habit. Cztery miesiące później Elizabeta nagle i niespodziewanie znowu zaczęła widzieć. Trzeciego cudu w 1887 roku doznał kosma Pellegrini z Conversano. Mężczyzna cierpiał na ciężkie, przewlekłe nieżytowe i hemoroidalne zapalenie żołądka i jelit. Pewnego dnia wracając z kościoła czuł się tak słaby po ataku swojej potwornej choroby, że był bliski śmierci. Lekarze, których wezwano, rozłożyli ręce i kazali mu przyjąć ostatnie sakramenty. Nie mając już żadnej nadziei na wyzdrowienie, mężczyzna położył się do łóżka, by spokojnie czekać na śmierć. Ale wtedy nagle doznał objawienia: zobaczył błogosławioną ritę. Zakonnica pozdrowiła go i od tej chwili choroba nagle i niespodziewanie zniknęła. Wróciły mu siły i apetyt i nawet po ukończeniu 70 lat był w stanie dorównać w pracy znacznie młodszym mężczyznom. Niezwykłych uzdrowień dostępowano również po popartym modlitwą użyciu oleju z lampy płonącej nad ciałem świętej, czy po skosztowaniu małych bochenków chleba pieczonych przez augustianki i rozdawanych potrzebującym dniu 22 maja. Z pomocą wspomnianych chlebków i towarzyszących ich wystawieniu żarliwych modlitw uspokojano również burze, także morskie, ulewy, grat i wypraszano ładną pogodę. Pomocne w wypraszaniu Boga nadzwyczajnych łask miały być również fragmenty habitu Rity, jej całą zakonny welon i inne należące do niej rzeczy. Zaraz po śmierci Rita jest czczona jako obrończyni przed zarazą, prawdopodobnie dlatego, że za życia siostra Rita Lotti poświęciła się leczeniu ofiar dżumy, nigdy nie zarażając się tą chorobą. Czytamy na internetowej stronie Augustianek z Kaszci. Według których właśnie dlatego uznano ją za orędowniczkę w sprawach po ludzku beznadziejnych. Święta, zaprowadzając pokój między zwaśnionymi, jest też znakomitą orędowniczką dla ludzi zabiegających o zgodę pomiędzy zwaśnionymi małżonkami, w rodzinach i innych środowiskach społecznych. Święta Rita pomaga nam do dziś w najtrudniejszych sprawach. Ale, przyglądając się jej życiu, możemy nauczyć się także czegoś innego, co ma w naszym chrześcijańskim życiu i oczywiście w oczach Boga szczególne znaczenie trudnej sztuki przebaczania. Od 1988 roku, corocznie, gmina i klasztor w Kaszci przyznają specjalną międzynarodową nagrodę medal Riconoscimento Santa Rita. Nagrodę tę otrzymują kobiety naśladujące cnoty, które w sposób heroiczny kultywowała Rita, między innymi jej cierpienie i miłość w stosunku do rodziny. Ale od lat najważniejszą grupę laureatek stanowią kobiety, które, tak jak Rita, zdobyły się na wybaczenie zabójcom swoich najbliższych. W 1999 roku laureatką nagrody została Eleni Coka. Popularna polska piosenkarka o greckich korzeniach. Kobieta przeżyła wielką traumę po stracie jedynej córki. 20 stycznia 1994 roku martwe ciało siedemnastolatki zostało znalezione w lesie nieopodal gniezna. Dziewczyna została zamordowana przez byłego chłopaka, który nie był w stanie znieść, że z nim zerwała. Miesiąc po rozstaniu wywiózł ją do lasu i zastrzelił. Przyczyną tej tragedii stała się jego zaborcza, egoistyczna miłość. Choć śmierć ukochanej Afrodyty była wielkim ciosem dla Eleni i do dziś codziennie ją przeżywa, kobieta zdobyła się na wybaczenie młodemu mordercy. Nie obwiniałam go, ale przede wszystkim szukałam przyczyn tej tragedii, tragedii dwóch rodzin, moich bliskich i rodziny tego chłopaka. Bardzo ważne było dla mnie, że okazał skruchę i przeprosił. Wyznała w 2006 roku w rozmowie z dziennikarką miesięcznika Cuda i łaski Boże. Każdy w swoim życiu powinien nauczyć się przebaczać. Jeśli mówimy o tym, że wierzymy, że jesteśmy chrześcijanami, to musimy nauczyć się przebaczać. Człowiek uwalnia się wtedy od bardzo niedobrych emocji, które zabijają nas od wewnątrz. I nie pozwalają nam dalej żyć. Jeśli nie przebaczymy, w pewnym sensie zatrzymujemy się w czasie i stoimy w miejscu, nie idziemy do przodu. Cały czas myślimy tylko o tym, jakby się zemścić. Pielęgnujemy w sobie wtedy bardzo niszczące emocje. Przebaczenie daje nam wolność. To dzięki przebaczeniu mogę dziś pracować, mogę śpiewać. Jestem osobą pogodną, uśmiecham się. Po prostu żyję, mówiła wtedy. Laureatką nagrody Likonostimento Santa Rita jest też Marianna Popieuszko, matka księdza Jerzego Popieuszki, dziś błogosławionego, bestialsko zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa. Ona także zdobyła się na przebaczenie mordercom.